Dobry mecz Jasmina Buricza przeciwko Górnikowi zostanie nagrodzony przez trenerów. To właśnie Buricz będzie bronił w Krakowie. Błędów było mało, a Jasiu chronił zespół przed utratą gola. W Lechu, tak jak we wszystkich ekipach ekstraklasy, golkiperzy otrzymują instrukcje i informacje, jak zachować się podczas spotkania i na jakie zagrania poszczególnych zawodników trzeba uważać. No, chcielibyśmy mieć takie kłopoty bogactwa zawsze, natomiast w ostatnim meczu bardzo dobrze się zaprezentował Jasiek i wszystko wskazuje na to, że dostanie w kolejnym meczu również szansę. Bezbłędnie praktycznie. Gdzieś tam trener Skorża powiedział o jednym błędzie. Gdzieś już była spokojna analiza tego występu z Górnikiem? Tak, już się odbyła. Rzeczywiście przytrafił się jeden błąd przy wprowadzeniu piłki dosyć wysoko, daleko od naszej bramki Jankowi, ale też no, trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, że Jasiek wszedł do bramki po 4 miesiącach przerwy. I w zasadzie do wszystkich pozostałych interwencji nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Trzeba go na pewno pochwalić za sytuację bramkową, którą nam wybronił po stałym fragmencie gry. Oczywiście są jeszcze mankamenty, nad którymi trzeba pracować, natomiast na pewno jego praca jest godna podziwu i fakt, że dostał szansę, bardzo go jeszcze, tym bardziej go motywuje do pracy. Chcielibyśmy na pewno jeszcze popracować nad wprowadzeniem piłki do gry, ale mamy na to całą zimę również i wierzę, że w najbliższym meczu na pewno ten element nie będzie decydował o tym, że tutaj będą jakieś zastrzeżenia do gry Janka. Ja spytam, czy bramkarze dostają przed meczem takie instrukcje? Uważajcie na takie zagranie, na tego zawodnika, bo on może strzelić w taki sposób. Rzeczywiście takie instrukcje pojawiają się? W konkretnych piłkarzach teraz, ale czy w ogóle takie się pojawiają? Znaczy na tym poziomie trzeba zdawać sobie sprawę, że no, ja sobie nie wyobrażam, żeby w klubach ekstraklasy takich informacji zawodnicy nie otrzymywali. Również to ma miejsce u nas. Bramkarze wiedzą, mogą przypuszczać, jak będą rozwiązywane stałe fragmenty gry, pewne charakterystyczne akcje ataku pozycyjnego, najlepsi wykonawcy tych stałych fragmentów. Oczywiście takie informacje nasi zawodnicy otrzymują.